Cześć, z tej strony Zabrak, witajcie w kolejnym odcinku z gry Geometry Dash. Mam dzisiaj 25 minut na przejście Polargate'a, muzykę musiałem praktycznie wyciszyć, ale nie przeszkadza mi to w nagrywaniu, dlatego lecimy z pierwszą próbą. Mam nadzieję, że mi się uda to przejść. Przyznaję, że na practice mode ostatnio trochę trenowałem, więc może mi się uda to przejść. No chyba, że mi będzie znowu myszka zawodzić. Bo jeśli znowu będzie mi myszka wariować, to te 25 prób może nie wystarczyć. Oj nie. Jak ścina mi, jak w lajcie, to tym bardziej. Mam złe przeczucia. Dobra, jest mamy tutaj. Czemu wrażenie, że ta rakieta tak dziwnie lata? Dobra, ale skupiam się. Może odcinek się zakończy po minucie? Dobra, pełne skupienie wlatuje. Może uda mi się to przejść. Choć znając moje szczęście, to się nie uda. Kurde, no. Trzecia próba. Byłem naprawdę blisko. W sumie nie wiem, co mam mówić tutaj. No. Dobra, próba numer 4. Nie wiem, co mam na tym filmie mówić w ogóle. Po prostu klikam w myszkę i nic się nie dzieje. Takiego zbytnio wartego uwagi. Właściwie do jakichś gier, nie wiem, typu Roblox, gdzie przykładowo nagle zagrałem ze znajomym i coś się dzieje, jumpscare przykładowo albo coś. A tutaj klikam w myszkę i oglądacie skaczący kwadracik. A ja nie wiem, co mówić. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że jak już to nagrywam, to są ferie, więc... Filmy może będą częściej, bo mam w końcu czas na nagrywanie. I nie będzie filmów raz na miesiąc. Prawie mi się zbliża Q&A. Dobra. Jeśli przejdę Polargate'a, to będę z siebie naprawdę dumny. Bo dryout, base after base, to mam wrażenie, że może być dużo gorzej. Oj, dużo gorzej. Ja znam... Twoje umiejętności. Nie jestem człowiekiem zbytnio wierzącym w siebie. Niestety, taki mam charakter. Ajajaj, 90%. Było bardzo blisko. Ale dobra. Dzięki temu wiem, gdzie popełniam błędy. A jeśli wiem, gdzie popełniam błędy, to może uda mi się to przejść na tej piątej próbie. Bardzo bym chciał, bo nie chcę przez trzy filmy ciągnąć jednego po ziomu. Jak już mówiłem, myszka mi się ścina czasem, więc klikam, ale nie reaguje. Więc nie wiem, czy to jest problem z myszką, czy z grą. Ale mimo wszystko kupiłem tą grę, więc chyba trochę mam prawo wymagać. Wydałem pieniądze na tą grę. Dla was nagrywać. Podsunięto mi pomysł, więc nagrywam to. Dobra. I teraz wkraczamy w ten trudniejszy etap tego. Tylko żeby udało mi się to przejść. To byłby cud. Wielki cud. Dobra. Dzięki tym właśnie poziomom, gdzie odpadamy, to uczymy się jednak odpowiedniego kliknięcia w odpowiednim momencie, jak ja teraz. Wiem, kiedy trzeba kliknąć, dokładnie w jakim momencie, bo już setki razy to próbowałem przejść. Bo nie ukrywam. Na practice mode to jednak zależało mi, by to przejść. Ej, dobra, jesteśmy już chyba dalej niż zwykle.
94%. Ja nie wierzę po prostu. Z każdym podejściem jest coraz lepiej. Ale dobra, mam 25 prób, więc może się udać. Mam nadzieję chociaż. Bo jak będą kolejne poziomy, czy jakiś, nie wiem, powiedzmy, jeśli cudem wejdę do Time Machina, to z Time Machina może być nawet 5 filmów, zanim ja przejdę łaskawie ten poziom. Ja widziałem, jak te poziomy wyglądają na jakimś YouTubie czy coś, no bo kamali, przed pieniędzmi trzeba wiedzieć, jak wygląda gra. Więc no. Mam nadzieję, że ta próba będzie tym szczęśliwą. I że Myszka chociaż raz mnie nie zawiedzie. Dobra, teraz tu monetki. Może kiedyś zrobię bonusowy film z tego, gdzie zbieram te monetki. Ale na razie chcę przejść całą grę. Co nie jest takie proste, mi się wydaje. Bo jednak mistrzem zręcznościówek to ja nie jestem. Ja w Cię dowierzam, jestem blisko przejścia pola Gatesa. Patrząc na moje umiejętności. Jest! Jest! Przeszedłem pola Gatesa dobrze. Jest! Dostałem 3 gwiazdki, dostałem osiągnięcia. Jestem z siebie zadowolony. Okej. Okay. Myślę, że zaczniemy dryauta, ponieważ no film trwa niedługo, więc dam sobie te 25 prób na razie. Spróbujmy to przejść, bo jednak come on, film nie może trwać 5 minut. Dobra, jak widzieliście, mam 14% na tym, bo kupiłem grę, chciałem zobaczyć, jak te poziomy wyglądają. Staram się to przejść na refleks, na wyczucie. To jest czwarty poziom już. Ale pokazuję, że jeszcze jest ten, to jest ten łatwy poziom. O kurde. O rany. Dobra, coś czuję, że tutaj będzie trzeba zaraz w odpowiednim momencie coś kliknąć. O, jak tu. Co jest? Tak daleko jestem? Ej. Co jest? Grane? Nigdy nie czułem takiej pasy. Czy bym przeszedł 2 poziomy na jednym filmie? Dam sobie na razie te 3 próby, by film 79%. Dobra, dam sobie 3 próby na przejście tego dryauta. O kurde, ostatnia próba. Dobra, ostatnia. Dajcie mi jedną. Dobra, ostatnia próba, serio. Ostatnia. Muszę się zapoznać z tym poziomem. Na Tactics Mode. Nie wiem, jak ja tam daleko zaszedłem. Szczerze, nie mam pojęcia. Dobra. Teraz jest ta część, na której prawie odpadłem ze stresu. No bo come on, zobaczcie to. Trzeba tu nie kliknąć się za mocno. Dobra, nie. Ale mamy 79%. Przeszedłem pole Gatesa. No i co my tam dalej mamy? Mam Base After. Ile tych poziomów? Przyznaję się, trochę przechodziłem tutaj, no bo come on, kupiłem tą grę, to musiałem coś tam przejść, ale dalej patrzcie. Time Machine Cycles, nic tu nie ma. Więc, no tutaj po 3%, ale co tam. Dobra, więc to by było na tyle. My się widzimy w kolejnych filmach z Gomety, no to z czegoś innego. Serio, jeszcze mam nadzieję, a nie za miesiąc, więc cześć.